Pani premier, państwo prezesi, dyrektorzy, kadra kierownicza Polskiej Grupy Górniczej, szanowni goście zebrani, szczególnie drodzy mi górnicy. W dniu święta dzisiejszego, które zawsze od bardzo wielu lat jest czczone przez górników, bo to wasza patronka, święta Barbara, jest uważana i tak to jest, bo zawsze do świętych potrafimy się modlić i zwracać do nich o pomoc. I to, co jest związane z waszą tradycją, jest okryte wielkim szacunkiem. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że te dni i często noce spędzone na wspólnych rozmowach, które toczyliśmy z waszymi przedstawicielami, kadro kierowniczo przewodniczącymi związków zawodowych, gdzie spieraliśmy się i dyskutowaliśmy o tym wspólnie z ministrem Tobiszowskim, jaki kierunek powinno przyjąć górnictwo, które znajdowało się w bardzo trudnej sytuacji, gdzie trzeba było to wszystko podzielić na części. Z jednej strony znaleźć drogę do środków finansowych, żeby poprawić sytuację, a z drugiej strony, żeby doprowadzić do tego, żeby też zbyt duże ciężary, szczególnie wynikające z zwolnień, które w wielu przypadkach przed laty były stosowane, nie doprowadziły do pogorszenia jeszcze sytuacji. I nawiązaliśmy do tego, że przed 10 laty potrafiliśmy się w jakiś sposób domówić, że poprzez wielomiesięczną pracę udało się wypracować strategię do górnictwa do 2015 roku, uzgodnić, jakie powinno być finansowanie górnictwa, już tego, które kończy działalność, a więc jak robić z tymi kopalniami, co robić, które kończą wydobycie. Ustaliliśmy, w jakim zakresie państwo powinno w tym wszystkim partycypować i znaleźliśmy rozwiązania, które mogły dać dobrą przyszłość. W ciągu 8 lat doszło do tego, że tak władza w Polsce nie wierzyła w potrzebę dobrego funkcjonowania branży górniczej. I tak naprawdę, jak wypracowaliście zyski, to oddawaliście pieniądze do Skarbu Państwa. Jak były kłopoty, to z dokumentu wynika, że kazano wam brać kredyty. I w ten sposób doszło do tego, że prawie byliśmy na skraju niewypłacalności. Ale udało się przekonać wierzycieli, jakimi były banki, żeby uwierzyły w górnictwo, że górnictwo w Polsce ma przyszłość i że jesteśmy w stanie doprowadzić wspólnie do tego, że jeśli nam pomogą, to mogą liczyć na to, że te pieniądze będą w konkretnej perspektywie spłacone, żeby odblokowały możliwości normalnego funkcjonowania, że trzeba było znaleźć inwestorów, i to na poziomie blisko 4 miliardów złotych, którzy zechcą włożyć pieniądze, bo uwierzą, że to im się opłaci na przyszłość. No, tymi inwestorami stały się firmy, które zajmują się inwestowaniem. W pierwszej kolejności tutaj spore pieniądze przeznaczył zamiast na swój rozwój, to właśnie na uratowanie górnictwa Węglokoks, ta spółka, która z waszego istnienia wyrosła, tutaj się bardzo przydała i dla nich należą się słowa uznania, ale także istniejący na Śląsku Fundusz Silesia. Ale to wszystko było za mało. Trzeba było zwrócić się do tych, którzy korzystają z górnictwa. Przekonać ich, że jeśli nie będzie górnictwa, to i dla nich będzie bardzo źle. Że nie może być tak tylko, żeby jeszcze przez pewien czas wykorzystywali górnictwo, bo później cała ojczyzna na tym straci. Dało się przekonać, wyłożyli środki i dzisiaj wskutek tego, że potrafiliśmy wspólnie
ze stroną społeczną, z zarządem spółki, z kadrą kierowniczą wypracować rozwiązania sposobu funkcjonowania, które dają nadzieję na przyszłość. Dzisiaj wskutek tej działalności zbliża się ten rok, w którym Polska Grupa Górnicza będzie mogła powiedzieć tak, nie tylko pokryliśmy koszty, ale wypracowaliśmy zysk. Na to się oglądają inwestorzy i wierzyciele. Ale to jest nie tylko to, bo jest perspektywa na przyszłość. Bo jednak budowane są elektrownie węglowe. Teraz to się już zmienia nie to, że mamy bardzo dużo węgla i zróbcie łaskę, że kupcie. Dzisiaj to jest kwestia potrzeby zaspokojenia tych oczekiwań. Potrzeba zrobienia nowej organizacji pracy i zwiększenia wydajności pracy. Dzisiaj to muszą być większe zyski, dlatego żeby zaspokoić polską energetykę. Żebyśmy się nie musieli zamieniać w importera węgla. Dzisiaj staje takie wyzwanie. Stąd potrzeba inwestycji i to, co powiedział pan prezes, duże środki inwestycyjne w nowe ściany wydobywcze, ale także zbliża się potrzeba budowy nowych kopalń. To, o czym mówiłem przed 2 laty, że taka potrzeba przyjdzie, traktowane było przez wielu ze śmiechem. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że w nieskończoność nie da się pogłębiać szybów, w nieskończoność nie da się wydłużać chodników. Trzeba po prostu myśleć o tym, że trzeba budować nowe kopalnie. A to wymaga dodatkowych nakładów finansowych i dobrego zorganizowania się naszego górnictwa. Bo dzisiaj, jeżeli mówimy tak, że od 1 stycznia będziemy mieli nową, dużą elektrownię, 1000 MW elektrownię Kozienice, to tak, to jest 10 tysięcy ton węgla na dobę. To jest prawie 4 składy węgla na dobę. To jest 2 800 000 ton węgla dla tej elektrowni dodatkowo, bo jeszcze nie będziemy wyłączali tych elektrowni, które będą szły do tego, że po prostu skończyły swoje możliwości funkcjonowania i trzeba je odstawić. Ale wchodzą następne dwie, w 19 roku dwie elektrownie Opole i Kozienice. One także będą potrzebowały razem ponad 5 milionów ton węgla. Wejdzie elektrownia Jaworzno, węglowa. Tak wszyscyśmy oczekiwali i tak idziemy. Odblokowaliśmy budowę elektrowni Ostrołęka, prawie 3 miliony ton. To jest taki front, który czeka, poza tym, co jest obecnie. To będziemy wyłączali i modernizowali. Ale państwo zarząd, państwo związkowcy, państwo górnicy, waszej lepszej i lepiej zorganizowanej pracy potrzeba. Potrzeba węgla więcej w Polsce. Do tego momentu doszliśmy. Nie, że będziemy teraz zmniejszali. Teraz musimy zwiększać, ale nie zwiększać dlatego, że będziemy wydobywali głęboko, drogo i tak dalej i państwo będzie do tego dopłacało, czy inwestorzy. Na tym musimy także zarabiać. I tak to musi być organizowane. Więc musimy rozpocząć budowę nowych kopalń. I co mamy na Śląsku? Co mamy na Śląsku w tej chwili? Ja biorę do ręki zasoby górnicze, które przedstawia Ministerstwo Środowiska, minister Jędrysek. I potem patrzę, plan zagospodarowania przestrzennego gmin śląskich zawiera to wszystko. Przeznacza pod budowę willi, pod budowę różnego typu rzeczy, gdzie potem szkody górnicze będą bardzo drogo kosztowały. Bo już dzisiaj 300 milionów złotych rocznie to szkody górnicze. I teraz niefrasobliwość administracji Śląska. Gminy uchwalają plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie wyrzuca się miejsca, gdzie węgiel jest 400-350 metrów na głębokości. W tym miejscu się przeznacza pod normalną, mieszkaniową inną zabudowę. Kto na to zezwala? Kto jest w tych radach gmin? Kto jest w tych radach powiatów? Kto jest w tych radach sejmiku wojewódzkiego, który dosłownie 7 zdań przeznaczył dla górnictwa swojej strategii? Jak tak można? Co robią wasi przedstawiciele radni, którzy są radnymi w poszczególnych gminach i tak dalej? Nic się nie dzieje. Tak trzeba powiedzieć. I muszę też powiedzieć tak, do przedstawiciela naszej administracji, naszego rządu, do pana wojewody. Żadna uchwała, która zabiera węgiel górnikom pod normalne, drobne satysfakcje ludzi, którzy tam się budują,
także i górnicy, byli emeryci i tak dalej. Żadna uchwała, która zgodnie z prawem powinna być uchylona, nie została uchylona. Proszę wyciągać z tego wnioski. Proszę dokonać przeglądu. Jako reprezentant teraz, kiedy pomagałem z panem ministrem Grzegorzem, ile sił, żeby doszło do tego, żeby odpłatować górnictwo, to trzeba odkręcić sprawę tego, co się zaczęło dziać na Śląsku antygórniczego. To trzeba odkręcić. To trzeba postawić mocno. To wy musicie tego żądać. To nie musicie chować głowy w piasek. Wszyscy. Bo rząd polski z panią premier na czele, który ja reprezentuję, postawił w Brukseli na górnictwo. Powiedzieliśmy, że ten poziom wydobycia węgla, który ma miejsce w tej chwili, zostanie utrzymany do 50 roku. I co teraz? Wypną się na nas, pokażę, panie ministrze, jak to wszystko wygląda. Śląsk nie chce przecież górnictwa i węgla. Nie macie gdzie kopać. Dopuścimy do tego? Stanąłem przy was i z wami. I w związku z tym ja wyjdę, przepraszam za wyrażenie, na dupka. Jeżeli tak się stanie. I ja nie chcę na to pozwolić. Ja chcę mieć, panie wojewodo, i wszyscy radni tu zgromadzeni, bo także są wśród was bardzo wielu radnych wszystkich szczebli. Ja chcę mieć co najmniej dwa miejsca na dobry węgiel, na dobre kopalnie. I będziemy je budować. Tylko dajcie te miejsca. Bo dzisiaj ich na Śląsku nie ma. To trzeba odkręcić. I muszę powiedzieć, że jako społeczność śląska na to się przyzwolili. Nikt nic nie mówił. Sam zacząłem przez waszych przedstawicieli, moich kolegów, emerytów już, badać, jak to wygląda. I oni dla mnie badają. Przedstawię te badania. Pan minister Grzegorz dostanie to wszystko, rozmawialiśmy już z nimi o tym. Te badania, jak to wygląda, jak jest doprowadzane na miejscu tutaj do tego, żeby wyrzucić węgiel ze Śląska. A przecież nie da się tego zrobić od razu, nawet jakby ktoś chciał, bo cała gospodarka polska runie. To Polska musi bronić węgla, nie tylko wy. Dlatego też stają przed nami nowe wyzwania teraz, nowe zadania. Poprawić pracę, żeby tutaj życzę zarządowi i całej społeczności, żeby został przygotowany dobry układ zbiorowy, który zagwarantuje tym wszystkim, którzy będą lepiej pracowali, lepsze wynagrodzenia. Musimy już pewne rzeczy, podnosząc płace, pamiętać o tym, że jesteśmy i musimy być nowoczesnym przedsiębiorstwem. No, w nowoczesny sposób pracować, dawać nowoczesny efekt gospodarce i pokazać, że to jest górnictwo, tak, to jest tradycja, ale także nowoczesność. I to jest naszym głównym celem. Dlatego szczęść Boże wam wszystkim i nam wszystkim, bo my swój sukces, swojego działania, swojej pracy budujemy na waszym sukcesie. Szczęść Boże.